Gdy ponad 2 lata temu w Polsce pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa, wszyscy myśleliśmy, że to tylko na chwilę, na 2 tygodnie, góra miesiąc. Wszyscy solidarnie zaczęliśmy choćby kupować jedzenie w restauracjach na wynos, bo te zostały na chwilę zamknięte. Szyliśmy też maseczki, bo te medyczne nie były nigdzie dostępne. No i tym sposobem dotarliśmy do tego momentu, który miejmy nadzieję będzie momentem zwrotnym w pandemii. Bo ten kawałek materiału, który towarzyszył nam od 2 lat i 12 dni, dokładnie niemal na każdym kroku, możemy schować głęboko w kieszeni. Jakie emocje nam temu towarzyszą i czy to naprawdę oznacza koniec pandemii? Jakoś tak dziwnie brakuje mi. Szczerze mówiąc, się zastanawiałam, w torebce mam, na wszelki wypadek. Chyba raczej dziwne uczucie, bo jednak wszyscy raczej wiedzą, że ten koronawirus nagle nie zniknął od tak. I'm against it. I've been a victim of this and now it's over. Jeżeli ktoś nie chce nosić, niech nie nosi, ale jeżeli ktoś chce... Myśmy w tej chwili autobusem przyjechali tutaj na spacer, nie samochodem, i mieliśmy maski w autobusie. No, nosiliśmy jak trzeba było, ale ja jestem szczęśliwa z tego powodu, że już nie muszę tego nosić. Za późno. Nawet. Wcześniej trzeba było, tak. Kiedy tak słoneczko tylko zerk na nas i my od razu maseczki, czyns, śminka, uśmiech i wszystko będzie dobrze. Żeby to było naprawdę koniec pandemii, to bym się bardzo cieszył, ale to prawdopodobnie nie jest koniec jeszcze. No, czuję się dobrze, chyba nikt nie był zadowolony, że musiał nosić maseczki, boję się tylko tak jak, czy nie za wcześnie całkiem zwyczajnie, ale no czuję się z tym dobrze, no przecież wszyscy chcieliśmy wrócić do normalności. Rekomendacja zastąpiła nakaz noszenia maseczek w większości miejsc. Obowiązkowe nadal jest to w placówkach medycznych czy choćby w aptekach. Ponadto wjazd do Polski nie wiąże się już z wykonywaniem testu, a w razie choroby izolujemy się sami, bez nadzoru sanepidu. Brzmi jak powrót do normalności? Może, ale wystarczy krótki rzut oka na statystyki, by wiedzieć, że wirusa nadal musimy trzymać w bezpiecznym dystansie.